Biała Podlaska, radny podejrzany o kradzież ciągnika, Biała Podlaska, radny podejrzany o kradzież ciągnika, jechał pod wpływem substancji psychotropowych. Policjanci z Białej Podlaskiej zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież ciągnika rolniczego oraz maszyny o wartości niemal pół miliona złotych. Według lokalnych mediów jednym z zatrzymanych jest Marek G., przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego. Mężczyzna odpowie nie tylko za kradzież, ale również za kierowanie pod wpływem środków psychotropowych. W nocy z 13 na 14 października z jednego z gospodarstw w gminie Rokitno Województwo Lubelskie skradziono ciągnik rolniczy wraz z agregatem siewnym. Wartość strat oszacowana została na kwotę niemal 500 tysięcy złotych. Dwóch zatrzymanych okazało się, że za sprawą stoi dwóch mieszkańców powiatu łosickiego, Marek G. i Patryk H. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję następnego dnia. Obaj usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia Markowi G. i Patrykowi H. Zarzutu, że w nocy z 13 na 14 października w Cieleśnicy powiat białski, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży ciągnika rolniczego marki Clas z wartości 230 tysięcy złotych wraz z agregatem siewnym marki z wartości 260 tysięcy złotych, poinformowała Edyta Winiarek, prokurator rejonowy w Białej Podlaskiej cytowana przez Tygodnik Siedlecki. Za kradzież grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Radny PiS to jednak nie koniec historii. Jak informują lokalne media, jeden z zatrzymanych mężczyzn, Marek G., to przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego i członek zarządu struktur powiatowych PiS. Według tygodnika Siedleckiego, samorządowiec jechał ciągnikiem pod wpływem środków psychotropowych. Znaleziono przy nim także 7,73 brama takich substancji. W związku z tym mężczyzna usłyszał dodatkowe zarzuty. Przewodniczący Rady już zrezygnował z pełnionej funkcji.